Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje chłodzenie do akwarii, które chodziło u mnie w tamtym roku na dolnej półce, gdyż tam temperatura była nawet 28-29 stopni. W tym roku dopiero je wyjąłem, ale nie mam zamiaru go montować, gdyż konstrukcja jest przestarzała, tak mogę to nazwać. Są to trzy wiatraki komputerowe połączone ze sobą. Szeregowo. Ten jeden tylko jest połączony oddzielnie. Te dwa są połączone szeregowo. Tutaj mamy to wszystko wpięte w kostkę. I z tego wychodzą dwa kable i to wszystko idzie do termostatu. Jest to termoregulator W1209. Jest to chyba jeden z najtańszych, jaki jest, bo można go już kupić tam za 9 zł plus wysyłka. Wybaczcie za ten syf cały. Dopiero, żem to wyjął, można zobaczyć, jakie to ukurzone jest. A więc ten termoregulator posiada 6 trybów, żeby wejść w ustawienia. Należy 5 sekund przytrzymać pierwszy przycisk. Mamy teraz program 0, w którym można ustawić chłodzenie albo grzanie. C, chłodzenie. H, grzanie. Kolejnym programem jest program pierwszy. Jest to ustawienie histerezy. Ja mam ustawione to na 0,2. Program drugi, w którym ustawia się górną granicę, przy której ma się włączyć chłodzenie. Ja mam ustawione na 26 stopni, tak jak widzieliście. Tu jest dolna granica, ale to jest do chłodzenia, do grzania. Dolna granica. Czwarty to jest ustawienie odchyłku temperatury od minus 7 do 7. Ja tego nie używam. Piąty to jest opóźnienie załączenia. Ja mam od razu chyba, tak. I szósty jest to alarm wysokiej temperatury. No. Ja mam włączony, tak. Przy 30 stopniach. Zresztą on działa chyba tylko do 30 stopni. Powyżej pokazuje już error. Teraz pokazuję LL, bo jest odpięta. Odpięta jest ta. Także jak ją wypniemy, ona zacznie od razu pewnie kręcić. Jedną ręką to wychodzi kalecznie. O. Pokazuję teraz H. Tu jest high temperatura i nie zadziała. No i słuchajcie, ja to rozkminiałem po swojemu, bo nigdzie nie mogłem znaleźć takiego podłączenia, jakie by mnie interesowało, czyli jeden zasilacz i działać ma termostat razem z tymi wiatrakami, nie? Wszystko było robione na oddzielnym zasilaniu wiatraków i oddzielnie zasilanym termostacie. No ja to spiąłem wszystko w kostkę. I teraz tak, tu jest podłączony zasilacz. To jest dokładnie zasilacz taki. Ja to miałem od zepsutego routera. A więc tak, jeden kabel od zasilacza idzie z tej strony kostki i tu jest wpięta również kabel od wiatraków. I to idzie do GND gniazda. Żeby było zasilanie podane na termostat i na wiatraki. Drugi kabel zasilający idzie do gniazda K1 i 12+. Z tego względu, że gniazdo K1 jest połączone z gniazdem K0. Jeżeli ta sonda wskaże temperaturę
powyżej 26 stopni, to to się zewrze styki i poda wtedy prąd na wiatraki. No prościej tego nie potrafię wytłumaczyć, no bo nie jestem elektronikiem. No to dla mnie to jest oczywiste i proste, nie? A więc tak jeszcze raz. Tu idzie zasilanie z tej strony kostki. I teraz tak. Najważniejsze, gdzie to ma iść to zasilanie? Ma iść do GND oraz do 12+, a także do K1. Widzicie? I teraz tak, z K0 kabel idzie jeden od wiatraków i jeden idzie do tego żółtego przewodu, z którego, który wychodzi do GND. I wtedy, jeżeli ta sonda, co tu kabel jej widzicie, czekajcie, jeżeli ta sonda wskaże powyżej 26 odczyt, to wtedy tutaj te styki się zwierają i idzie napięcie również podane zostaje na wiatraki. No. Także tak to wygląda. No to jest w sumie proste do podłączenia. No. Mi to długo nie zajęło nawet. Powiem wam szczerze. Porobiłem to na kostkach, bo nie miałem zamiaru tego lutować, bo miałem to jeszcze przerabiać. I tyle, no. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. A jak nie, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Postaram się to jakoś bardziej może wytłumaczyć, ewentualnie podeślę jakieś inne linki, z których ja korzystałem przy budowie tego, no. Mówię, mnie bardziej interesowało złożyć to na jednym zasilaczu, bo mam jedno gniazdko wolne. W ten sposób, nie? Także pozdrawiam, zostaw łapkę, zostaw suba, jeżeli jesteś nowy. Trzymajcie się wszyscy, cześć, cześć.